Urodzinowy weekend Lechi sprawił, że wywiało mnie do Gdańska, by dać się wynająć biało-zielonym. W końcu to musi być fenomenalne uczucie być kibicem klubu, który w ostatnich latach dał się poznać jako jeden z najbardziej stabilnych w Ekstraklasie i przez większość... Halo? Jaki dzień dobry? Ale co to znaczy? Chora? Uhuhu. Dobra, zaraz będę. Panowie, zmiana planów. Z Lechią nie jest najlepiej, choć niektórzy kibice użyją nieco mocniejszych słów. Pion zarządzający dostał od nich pytania, ale być może z braku czasu poświęconego sprzedaży klubu odpowiedział niezbyt satysfakcjonująco. Klub odpowiedział tymi frazesami, które już znaliśmy. Widać było, że to wszystko było pisane trochę na ostatnią chwilę. Diagnoza? Pilnie potrzebny lekarz medycyny stadionowej. Badamy dolegliwości, by przygotować receptę na sukces. Komunikacja, klub, kibice, wszystkie te kwestie dotyczące chociażby social mediów, gdzie wasz klub w Ekstraklasie, gdzie to wygląda dużo lepiej, tak? Krakowia, Wisła, Płock, ja nawet nie wspominam o takich markach jak Legia czy Lech, gdzie po prostu na bieżąco coś się dzieje, w Lechii te działania są bardzo podstawowe. Pierwszy lek? Rozmawiać z kibicami, byle regularnie. Nie ma takiej reklamy, że naprawdę jak na przykład rozmawiam w pracy czy gdzieś na osiedlu z ludźmi, to oni nie wiedzą, że no, jakiś mecz będzie. Pamiętam ostatni raz temu, to było naprawdę już ze 4 lata temu, gdzie klub rozdawał ulotki po prostu przed meczem. To było bardzo fajne, bo tych ludzi rozdających, informujących o meczu było dużo i rzeczywiście frekwencja była dobra. Dopisujemy. Świadomość miejska jest niezbędna, ale dodać trzeba też dietę z jednej strony odmładzającą skład, z drugiej dbając o transferowe kalorie. Liczymy na to, że ci młodzi zawodnicy będą odgrywać większą rolę w Lechii, no bo oni też tutaj przychodzili jako największe talenty swoich lig, tak? A no póki co tego jeszcze nie mieli okazji tak naprawdę pokazać. Obecnie wygląda na to, że jesteśmy na deficycie kalorycznym, tak? Bo są tylko transfery wychodzące z klubu. W trybie życia Lechii są też elementy, które warto pielęgnować. Jeżeli już kibic decyduje się przyjść na stadion, przyjść mecz, zobaczyć, no na pewno atmosfera na stadionie jest bardzo dobra. Wizyta zakończona, ale dla pewności weryfikujemy nasze obserwacje. Brakuje transferów w klubie, patrząc na to, że w obecnym sezonie jest ich aż całe zero. Wciąż grać w piłkę, bo atmosfera jest znakomita, zdecydowanie tak. A z kibicami, kto nie rozmawia, na tym traci. Pozostaje przekazać plan leczenia pacjentowi. Z okazji urodzin nieodpłatnie. Czy okaże się, że jak ręką odjął? Jak najbardziej. Widzę same pozytywne komentarze i rzeczy do wdrożenia jak najbardziej. Świadomość miejska jest niezbędna jak najbardziej. Rozmawiać z kibicami bardzo chętnie. Ja zawsze chętnie porozmawiam. Nie ma takiego problemu, zresztą kogo pan nie zapyta, ja zawsze jestem pierwszy do odpowiedzi wywoływany i zawsze chętnie rozmawiam. Urodzinowa klasyka. Obowiązki już za nami, prezent przekazany, teraz czas na przyjemności, ale najpierw życzenia. Czego możemy lepiej życzyć? Oczywiście przede wszystkim zdrowia i 100 lat. Wszystkiego najlepszego.